No, dzień dobry. Zapraszam serdecznie na ponadgodzinny i wyjątkowo nudny filmik o tym, jak tworzyłem gierkę w JavaScriptie. Zajęło mi to 18 polskich dni. Nie używałem żadnych zewnętrznych bibliotek. Gra napisana w OpenGL, a w zasadzie w WebGL i zwykłym, czystym JavaScriptie. Na filmie zobaczysz postępy stworzenia gry, a także pewne rozkminy takie jak wykrywać kolizje, jak zrobić, żeby przyczepka śledziła autobus itd. Link do gierki i do repozytorium z kodem znajduje się w opisie. Także jak nie masz nic lepszego do roboty, zapraszam do oglądania. A wszystko zaczęło się od zielonego trójkąta na czerwonym tle. Jak to działa? W OpenGL to jest przestrzeń rysowania, załóżmy, i współrzędne wyglądają tak, że ten róg to minus 1, minus 1, a ten róg to 1, 1. No i reszta odpowiednio, środek 0, 0. I w pierwszej kolejności, żeby taki trójkąt się narysował, potrzebne są wierzchołki. W tym wypadku tylko informacje o pozycjach wierzchołków. No i zanim się cokolwiek zrobi, to te wierzchołki są przekazywane do takiej funkcji, co się nazywa Vertex Shader. Niektórzy mówią, że to program. Nieważne. W tym wypadku po prostu jest ustawiane GL position na vertex position, czyli nic się nie zmienia, tylko się przekazuje dalej. W tym momencie rysuje się trójkąt z tych pozycji. No to 0, 0 będzie tu, 1, 0 to będzie tu i 0, 1 to będzie tu. O, tylko taki trójkąt się nigdzie nie rysuje, tylko jest jakby tworzony w pamięci. I teraz dla każdego piksela z tego trójkąta wywoływany jest fragment shader. Temu karty graficzne takie szybkie, bo tam jest dużo procesorów i te piksele mogą jednocześnie się malować. A my we fragment shaderze mamy ustawienie koloru na zielony, czerwony, zielony, niebieski i przezroczystość. Jeden to brak przezroczystości, czyli cały się koloruje na zielono. O tak. Dla każdego piksela. No i jest. A czerwone, bo zostało ustawione na czerwone płótno przed rysowaniem. Jak to wygląda w kodzie w JavaScriptie? Najpierw trzeba mieć obiekt canvas, z niego wziąć kontekst WebGL. Nie wiem, czemu się kontekst nazywa, wszędzie są jakieś konteksty, dla mnie to jakaś dziwna nazwa. To tam zostanie zastąpione tym, a to w sumie to samo, też czerwone. No i tutaj trochę biurokracji, żeby załadować fragment shader i vertex shader. To się jakby kompiluje do jednego shader programu. Trzeba podać vertex shader i fragment shader. Są jeszcze inne rodzaje, ale ja tam ich nie umiem. Tylko te dwa są wymagane. Link program. W ogóle ciekawa rzecz, to jest po prostu tekst. To jest po prostu tekst. Takie stringi podaje się do funkcji, która kompiluje w locie to do programu. No i dobra, są poładowane te shadery. Tutaj na początku klatki jest czyszczone. Później te wierzchołki są do tablicy w pamięci wrzucane tam do procesora graficznego.
też trochę biurokracji, jakieś tam bufery, nie bufery. Trzeba podać do jakiej zmiennej, czy tam stałej będą wrzucone po kolei wierzchołki. Tutaj mamy o, vertex position, wektor 4. W sumie by wystarczył wektor 2, ale już niech będzie 4, jak są 4. O tych parametrach przy następnej okazji, bo na razie tutaj za wiele nie ma. No i używamy shader, ten co chcemy, i rysujemy wierzchołki z tablicy jako trójkąty. I wychodzi trójkąt. Na razie, jak widać, proporcje trójkąta zmieniają się wraz z proporcjami płótna, po którym się rysuje. To nie jest szczególnie korzystne. Nie chcę, żeby moje autobusy zmieniały proporcje, jak się zmieni wielkość płótna, więc trzeba temu zaradzić. A proporcje trójkąta się zmieniają, bo tutaj w tych danych wyjściowych nigdzie nie ma informacji o wielkości płótna, tylko są podawane procentowe wartości, więc jak się zmienia wielkość płótna, no to proporcje trójkąta też się zmieniają. Załóżmy, że zamarzyliśmy sobie podawać pozycję wierzchołków w pikselach do vertex shadera. I załóżmy, że płótno ma 1000 szerokości i 500 wysokości. No to weźmy sam x z tego wierzchołka, czyli 300. 300 to pewnie było gdzieś tutaj, nie? To widać na oko. Pięknie to napisałem. Px pikseli. No ale jak to przerobić na te od minus 1 do 1? No tak. 300 na 1000. No to wychodzi jakieś 30%. No to jak tu jest gdzieś połowa, no to powiedzmy, że to by było gdzieś tu. O, może dalej trochę. Gdzieś tu, tylko ile to jest? No jest taka wspaniała funkcja, która pozwala znaleźć liczbę między wartościami z jakiegoś przedziału, jeżeli ma się procent. Na przykład połowa drogi między 5 a 2 to by było większa liczba minus mniejsza liczba razy procent, czyli połowa, czyli powiedzmy 1 druga albo 0,5, jak kto tam woli, i dodać mniejszą liczbę z przedziału, czyli 3 drugie plus 2, no i to wychodzi, lekko licząc, 3,5. No to tak samo tutaj. Większa liczba z przedziału minus mniejsza liczba z przedziału razy procent plus mniejsza liczba z przedziału. Czyli to wychodzi 2 razy 0,3 minus 1. Czyli 0,6. Oj, minus 1, czyli minus 0,4, minus 0,4. No i elegancko, z Y-kiem podobnie. Czyli jaki to będzie wzór dla X-a? Weźmy to jeszcze raz. Większa wartość minus mniejsza wartość razy procent, czyli x
przez szerokość ekranu. Odjąć, dodać, znaczy mniejsza wartość. Czyli to wychodzi 2x przez w, czyli co tu się narobiło? Minus 1. No i dla y tutaj, y tu wysokość ekranu. I to ma robić nasz vertex shader, żeby trójkąt zachował swoje proporcje niezależnie od wielkości ekranu. A fragment shader bez zmian. No i zobaczmy. Vertex shader x razy 2 przez szerokość ekranu minus 1, tak samo z y. Fragment shader się nie zmienił. I trójkąt jest ciągle taki sam. Autobusy rzadko bywają trójkątne, dlatego potrzebny jest prostokąt. Prostokąt to po prostu dwa trójkąty. I żeby sobie zaoszczędzić ilości podawanych trójkątów, to można podać w ten sposób cztery wierzchołki i powiedzieć, że to jest triangle strip. Tylko ważna tu jest kolejność podawania wierzchołków, bo inaczej to może wyjść coś, jakiś nie prostokąt może wyjść. Dodałem trochę kolorów temu prostokątowi. Można to robić poprzez dodawanie informacji o kolorze do wierzchołka albo informacji o koordynatach tekstury. Tu na razie nie ma żadnej tekstury, ale informacje o koordynatach czy tam współrzędnych podałem. Tym razem to są wartości z zakresu od 0 do 1. No i podałem to w ten sposób, że ten wierzchołek ma 0, 0, ten ma 1, 0, ten ma 1, 1 i ten ma 0, 1. I teraz nie bardzo to obchodzi vertex shader, ale obchodzi to fragment shader. I zanim przyjdzie do fragment shadera informacja o współrzędnych tekstury, to są one interpolowane, czyli jeżeli się renderuje akurat ten środkowy piksel, to dostanie informację pół-pół, chociaż nigdzie to nie zostało podane. No ale taką interpolację wykona względem trójkąta, który się akurat rysuje. Na przykład tu by było 0,5. No i tak dalej. Więc wychodzi... Ojej. Więc widać, że jest coraz bardziej zielone. Tutaj coraz bardziej czerwone. A jest tak, bo fragment shader wygląda w ten sposób, że czerwony kolor to koordynata, znaczy współrzędna x, a zielony to współrzędna y. Tak, RG, tak, czerwony, zielony. No i z y rośnie zielony, a z x rośnie czerwony. A tutaj się miesza do żółtego. Jak przekazać informacje o współrzędnych tekstury? No w tablicy wierzchołków. Bo informacja o wierzchołku to nie tylko pozycja, może być pozycja tekstury, jakiś wektor normalny, kolor i tak dalej, co sobie tam chcemy. Tak jak mówiłem, to się później bardziej przyda i rozjaśni. Więc mówimy OpenGL-owi, że mamy dwa komponenty dla każdej informacji, czyli mamy x, y dla pozycji, x, y dla współrzędnej tekstury. Dalej, jaki to jest typ, tutaj biurokracja, tam, bo jak jest float, to ma być null. Teraz stride. Stride to jest ilość bajtów w jednym wierzchołku. Czyli 4 bajty pozycja x, 4 y i tak dalej. Dalej podajemy
offset, czyli offset to, no jak 0, to wtedy bierze te dwa pierwsze, jak offset 8, no to bierze te dwa. I w zasadzie tyle, i tak skacze sobie na każdego wierzchołka i przekazuje do vertex shadera. W vertex shaderze jest przekazywany dalej do fragment shadera i ustawiany jest kolor dla współrzędnej tekstury. Okazuje się, że wielkość kanwy nie jest ustawiana automatycznie do przestrzeni, którą zajmuje, tylko tam chyba 300 na 150 czy coś takiego, i trzeba samemu ustawić na jakąś tą wartość, żeby była lepsza rozdzielczość. No i wreszcie przyszedł czas na prawdziwy obrazek, na prawdziwą teksturę. Tylko dlaczego do góry racicami? No dlatego, że podałem współrzędne tekstury w ten sposób, że tu 0,0, tu 1,1. A przecież piksele w obrazkach zazwyczaj idą z tego rogu i w tą stronę plus x, a w tą stronę plus y. Więc trochę inaczej. A jeżeli chodzi o kod, no to sporo biurokracji po wczytaniu tekstury. No to jako normalny image się tam wczytuje, można z internetu, można jak tam kto lubi, żeby byle to był image, i tam można go przekazać do metody text_image2d. No i tutaj jakieś tam biurokracje, papierkowa robota, żeby działało. No i potem się przekazuje do shader programu. Tutaj jest kilka slotów na te tekstury, tam tekstur 1, w sumie można zobaczyć, ile to jest. 9, o człowieku, 31, to nie brakuje. W sumie 32, bo się od zera zaczyna. No i vertex shader się nie zmienił. A we fragment shaderze mamy tego sprite'a, to jest typ sampler 2D. Nie wiem czemu, może temu, że się tak, nie wiem, próbkuje tej metodą wbudowaną w shader texture 2D. To właściwie niepotrzebna ta linijka, bo jest pisana tą linijką. No i po prostu pobiera z tekstury pixel czy tam texel o podanych współrzędnych. I jest alpaka. Naprawić to nic prostszego, jak tylko poustawiać koordynaty tekstur tak jak trzeba, czyli pewnie tu 0,0, tu 1,1 i jakoś tam reszta. Jak się to dobrze zrobi na oko, to wyjdzie dobrze, jak się zrobi tak jak ja, to wyjdzie takie coś. W sumie nawet mi się podoba. Czyli jakaś tutaj współrzędna nie tak poszła. No dobra, naprawiono alpaka w odpowiedniej pozycji, rotacji i proporcjach. W ten sposób współrzędne zostały ustawione. Tu są współrzędne tekstury, tu są wierzchołki i zamieniłem wartości takie z palca podane na szerokość i wysokość obrazka, żeby alpaka była w odpowiednich proporcjach. Ważna część, czyli alpaka kręcąca się, zeskalowana i przesunięta. Po pierwsze zmniejszono czas, co jaki wywołuje się rysowanie, żeby płynne było, bo tam chyba 24-25 klatek na sekundę dla oka jest miłe, no tak jest. 30, to 1000 na 30 to około 33 klatek na sekundę, więc alpaka kręci się w miarę płynnie. To już tam zależy od komputera. Tylko teraz, jak poobliczać pozycję wierzchołków przy rotacjach, skalach
i przesunięciach. Elegancko nadają się macierze. Jeżeli chodzi o punkt, to macierz wygląda tak. Jeżeli chodzi o przesunięcie, to tak. Skalę tak i rotację tak. No i trzeba te macierze przez siebie pomnożyć, potem pomnożyć przez punkt i wychodzi pozycja punktu. A na przykład po co jakieś macierze robić, żeby przesunięcie zrobić, czyli po prostu dodać wartość do x i y. Fajną właściwością macierzy jest to, że raz się pomnoży macierz rotacji skali przesunięcia przez siebie. Później każdy punkt się raz mnoży przez macierz. Dzięki temu nie trzeba każdego punktu oddzielnie przesuwać, skalować i obkręcać, tylko raz pomnożyć przez macierz, która jest składową wszelakich przesunięć skali rotacji, jeżeli chcemy to robić wielokrotnie. No i dodatkowo procesory graficzne mają wbudowane funkcje do mnożenia macierzy. Dodałem obsługę wielu obrazków i przy okazji przezroczystości. Do przezroczystości trzeba było włączyć tak zwany alpha blending, czyli po prostu obliczanie przezroczystości, biorąc pod uwagę alfę. Tam różne są funkcje, najbardziej naturalna jest one minus source alpha. Tylko jest pewien problem, co jakiś czas nie renderuje się tak samo jak wcześniej. Znaczy nie za każdym razem się tak samo renderuje. Teraz akurat wychodzi, że tak samo, jak na złość. O! Wreszcie się źle wyrenderowało. Teraz są mniejsze i nie kręci się wokół własnej osi. Okazuje się, że trzeba było tą biurokrację z buferami zrobić co każdą klatkę, a nie tylko na samym początku. Dodałem obsługę dodawania dzieci do obiektów, czyli tutaj widać, jak się Ziemia kręci, to Słońce się kręci tak jak Ziemia, bo Słońce jest dzieckiem Ziemi i kręci się dookoła Słońca, tak jak się Ziemia kręci dookoła własnej osi. Przy okazji jeszcze się Słońce kręci dookoła własnej osi już swoją rotacją. Tutaj jeszcze Mars i dookoła niego Księżyc. Też widać, że Księżyc się kręci z taką prędkością dookoła Marsa, jak Mars dookoła własnej osi. Także jak Kopernik wstrzymał Ziemię, ruszył Słońce, zaraz po tym został ojcem. Dobra, czas na jakąś interakcję. Dodano tutaj kamerę i klawiaturę. Elegancko. Zoba. Okazuje się, że w JavaScriptie sprawdzanie w danym momencie, czy jakiś przycisk jest wciśnięty, to jest deprecated i trzeba słuchać eventów. Czy jest wciśnięte, czy nie, no to słucham i zapisuję do tablicy, czy jest, czy nie, a potem jak chcę, to sprawdzam, czy jest wciśnięty. No kamera to też taki sobie obiekt, co ma pozycję i skalę rotacji. Nie trzeba żadnej. No jest tak poprzesuwana, żeby pozycja była jakby na środku ekranu. Zmieniłem też vertex shaderze, żeby już nie było tych działań, tylko żeby było pomnożone przez macierz kamery i ekranu. Czyli w tej macierzy jest to działanie i to przesunięcie i skala kamery. Dobra, gwóźdź programu, czyli autobus. Elegancko skręca, jeździ, hamuje, cofa, cofa. Ach, coś pięknego. No i załóżmy, że obkręcamy autobus o jakiś tam kąt alfa i chcemy, żeby jechał prosto. Czyli chcemy znaleźć ten wektor skierowany prosto, czyli taki wektor, co ma tutaj kąt alfa. No i
To akurat przyznaję się, w internacie sprawdziłem. Okazuje się, że x to jest cosinus alfa, y to sinus alfa i mamy wektor. Tyle, że chcielibyśmy, żeby w każdym kierunku prędkość nie zależała od kąta, więc dobrze by było znormalizować ten wektor, żeby miał długość 1. Wtedy będzie można pomnożyć przez prędkość i będzie jechał z daną prędkością w każdym kierunku tak samo. No to teraz jak znormalizować wektor? No x kwadrat plus y kwadrat musi się równać właściwie pierwiastek z 1, ale pierwiastek z 1 to 1. No to załóżmy, że mamy sobie wektor 3, 4 i tak się składa, że ma długość 5, a chcemy, żeby miał wartość 1. No to zmieniając długość wektora, nie zmieniają się proporcje x do y, czy tam y do x na jedno wychodzi. Czyli można założyć, że jak x to jest 3, to y to jest 4 trzecie razy x. I nazwijmy to P, czyli proporcja. No to żeby tak ogólniej to wyszło, to x kwadrat, tak podstawiając do tego, plus proporcja razy x, tak, czyli podstawiając to do kwadratu równa się 1, tak, 1. No to liczymy. X kwadrat plus p kwadrat x kwadrat równa się 1. Czyli p kwadrat plus 1 razy x kwadrat równa się 1. Czyli x kwadrat to 1 przez p kwadrat plus 1. No, czyli x to jest pierwiastek z 1 przez p kwadrat plus 1. Albo minus pierwiastek. No, ale już tam pomińmy ten fakt. No to sprawdźmy, czy to działa dla tego przykładu. To x to się równa 1 przez 4 trzecie, czyli p do kwadratu plus 1. No i jeszcze pierwiastek. Czyli x to jest 1 przez 16 dziewiątych plus 1. No i pierwiastek. Czyli x, ale już się tnie coś tutaj, to jest 1 przez 25 dziewiątych. No i pierwiastek z tego. Czyli x to pierwiastek z 9 dwudziestych piątych, no albo minus, ale już tam dajmy spokój. Czyli 3 piąte. Czyli 6 dziesiątych. 0, 6. O. Taki, ale brzydkie 6.
No, te trochę ładniejsze. Czyli Y to jest tak jak w tym wzorze. 4 trzecie razy 3 piąte. To się skraca, czyli 4 piąte. Czyli 80. No i teraz, czy to kwadrat plus to kwadrat da 1? To do kwadratu to jest 0,36. To do kwadratu to jest 0,64. No i widać się razem sumują do 1. Czyli gdzie ten wzór? O, ten wzór wygląda na to, że działa. Jedyne co trzeba zrobić, to skopiować znaki. Jeżeli tu był plus, to w wyniku też ma być plus, jak minus to minus, no bo zobacz, jakby na przykład było minus 3, to proporcja by była 4 do minus 3, no ale tutaj jak do kwadratu, no to minus ucieknie, no to tu by był ten minus, no tak, no po prostu skopiować te znaki i tyle. Tyle, że w tym przypadku okazuje się, że ta cała normalizacja jest bezużyteczna, ponieważ Google mówi, że sinus kwadrat plus kosinus kwadrat to 1 wszędzie jest. Ale normalizacja się przyda później, także się nie zmarnuje. Następnie doszła pozycja myszki na świecie, w sensie w koordynatach światowych. Przyda się to do testowania kolizji, do edytora. Widać, lecimy w dół, myszka jest w tym samym miejscu, czyli Y spadają, a X rosną, bo jedzie w prawo. W drugą stronę. Nawet przybliżanie tutaj. Zaraz pokażę, żeby był ten sam punkt. Teraz dalej, mniej więcej ten sam punkt. Czyli działa elegancko. To jest po prostu pozycja myszki na kanwie wzięta z JavaScripta no i przesunięta o pozycję kamery i o skalę kamery. No i tyle w sumie. Kolejna ważna rzecz to kolizje. Bardzo dużo kombinowałem, jak to zrobić, żeby nie trzeba było żadnych równań prostej rysować, żadnej trygonometrii liczyć, bo to nic przyjemnego. Żeby działało zawsze tak samo, niezależnie czy autobus jest tak, czy jest pod jakimś kątem. I tu pomocny okazał się iloczyn skalarny. Chyba iloczyn skalarny, mówił na to dot product. I to działa tak. Jakby pokazuje, jak bardzo wektory patrzą w tą samą stronę. Dajmy na to, że wektory mają długość 1, no to jak patrzą w tą samą stronę, to jest to 1 ten iloczyn skalarny. Jak patrzą trochę nie tak, ale jakby w tym samym kierunku, ale no już trochę pod kątem, to jest między 0 a 1. Jak są prostopadłe, to zawsze jest 0. No i tutaj oczywiście między minus 0 a minus 1 i tak minus 1. To jeżeli są o długości 1. No ale to, co jest dla mnie ważne, to to, że niezależnie jaka jest długość, to jeżeli jest prostopadłe, to zawsze jest 0. Niezależnie czy jest tak, czy tak, to ten iloczyn skalarny zawsze jest 0. Jeżeli jest jakoś tak, tak, czy tak, czy tak, to zawsze jest większy niż 0. Jak tak, to jest z powrotem 0.
No i jak tak, to jest zawsze mniejszy niż 0. A chcę sprawdzić, czy jakiś tam punkt jest w środku jakiegoś wielokąta. W sumie wystarczy mi prostokąt na razie. No i plan jest taki, że dla każdej tutaj kreski, dla każdego boku obliczamy prostopadły wektor. Czyli na to mówią wektory normalne. I one zazwyczaj mają długość 1, ale mi na tym nie zależy. Żeby prostopadły uzyskać, to jak jest wektor powiedzmy x, no co tu się dzieje? X, y, to prostopadły do niego będzie minus y, x. Także dość prosto. To tak na logikę udało się wykminić. No więc mamy ten wektor. On oczywiście nie jest nigdzie przyczepiony, no wektor to wektor. I liczymy wektor od wierzchołka, który sprawdzamy, do któregoś wierzchołka z tej prostej. To jest w zasadzie wszystko jedno. No i liczymy iloczyn skalarny tych wektorów. I weźmy na przykład takie dwa przykłady. Jak widać, ten i ten dadzą wartość większą niż 0, a ten i ten mniejszą niż 0. I to niezależnie jakby było obrócone, no bo chodzi o kąt między tym wektorem a tym wektorem. Czyli co za tym idzie, jeżeli iloczyn skalarny jest większy niż 0, to znaczy, że wierzchołek znajduje się po tej stronie prostej. No i to samo robimy dla tego boku. Jeżeli się jest większy niż 0, to znaczy, że znajduje się po tej stronie prostej. Właściwie to powinienem tak rysować. No i jak większy niż to, no to znaczy, że po tej stronie, no i tak dalej. W końcu wszystkie zamalowane, co się przecinają, dają obszar tego prostokąta. Ale to brzydko wygląda. No teoretycznie, jakby się teleportował, czy coś, czy nie wiem, dużo tutaj pikseli w jednej klatce się przemieściło, to mogłoby dojść do czegoś takiego. Żaden wierzchołek nie jest w środku drugiego obiektu i teoretycznie nie ma kolizji, ale zakładam, że do takiej sytuacji po prostu nie dojdzie. No jak widać, elegancko działa. Dość dokładnie. W konsoli się pokazuje true albo false. Na koła nie było ustawiane, więc jest false. Tu jest true. I nieważne też, gdzie się kamera znajduje. Ja jestem zadowolony. Jak widać, działa też na jeżdżącym autobusie. Pod różnymi kątami. Bardzo satysfakcjonujące, jak coś się rozkmini i zaczyna działać. Polecam. I oprócz tego, że kolizje elegancko działają nawet na autobusach, no oprócz tego momentu, ale nie powinno się dać wjechać bez kolizji wykrycia, więc spoko. No i oprócz kolizji dodałem kolorki. To jest ten sam plik graficzny, tylko inny shader. Do shadera jest dodany kolor. No i jeżeli jest bliski do białego,
No to kolor z tekstury jest mnożony przez ten kolor, który chcemy, żeby autobus miał. I wychodzi taki, no bo biały to jest 1, 1, 1, 1, więc jeżeli się go pomnoży przez inny kolor, no to wyjdzie ten kolor, który chcemy. Następny krok to editor map. Danie autobusu pod N, tylko nie do końca jeszcze tak działa, jakby się chciało. A elegancko naprawiono. Nawet dodano rotację na prawym przycisku myszy. Można sobie serializować i wypróbować. Jupi. Kraksa. A to kawałek kodu, żeby prawy przycisk myszy nie powodował tego, że się pojawia takie menu tylko przeglądarkowe. Zamieniłem obrazek kół na obrazek jednego piksela rozciągniętego skalą do żądanych wymiarów, żeby nie trzeba było dla każdego takiego prymitywnego kształtu. Czasem też trzeba dodać jakiś obiekt niekoniecznie widoczny, ale co byśmy chcieli go zobaczyć do testowania, na przykład punkty, które śledzi kamera w zależności czy jedziemy do przodu czy do tyłu. No tu ich teraz nie widać. Tylko że jeżeli jest skala inna po x i inna po y, to rotacja wygląda w dziwny sposób. Widziałem, że w Unity jest tak samo, więc nie rozkminiałem, dlaczego tak jest. Jest na to obejście. No i problem rozwiązany. Chodzi o to, żeby zanim się zeskaluje tego piksela, dodać najpierw dziecko do autobusu, które się obkręca, i jako dziecko obkręconego dodać zeskalowanego piksela. Wtedy się tak dziwnie nie rozciąga. Na gwóźdź programu, czyli przyczepkę. Tylko trzeba dobrze wjechać, żeby chyciło. Chyciło, chyciło. Jak na razie śledzi tylko kąt, ale to dopiero początek. Załóżmy, że to jest przyczepka, to jest autobus. Autobus tutaj ma hak, więc ten punkt chce się połączyć z tym punktem. No ale tak naprawdę, żeby to zrobić, to skoro tu są koła, to przyczepka obraca się względem tego punktu, czyli wystarczy wziąć sobie ten wektor. Hops, hops. On powinien się kończyć tutaj, ale krzywo narysowałem. No i tym razem nie z kąta zrobić wektor, a z wektora zrobić kąt. I na szczęście w JavaScriptie i w innych bibliotekach też jest metoda arcus tangens 2. Dajesz y i x w radianach i masz kąt. Gdzie? Podajesz y i x jaki chcesz, a masz kąt w radianach. A teraz, żeby przyczepka nie tylko się obracała, ale też jechała, no to trzeba ją przesunąć. No i teraz jak i o ile i w jakim kierunku trzeba przesunąć przyczepkę? No, na pewno w kierunku takim, czyli wektor ten się przyda. No, ten kierunek zostanie na pewno. To po pierwsze. To teraz o jaką odległość? No, długość tego wektora minus długość tego wektora, czyli to jest no, odległość, która jest potrzebna, żeby ten punkt, oczywiście po obróceniu, koniec gdzieś tu, no to szukamy tej odległości. Czyli odległość tego wektora minus odległość tego wektora to jest długość, którą chcemy pokonać. Jak zrobić wektor takiej długości? No tu się przyda tamto normalizacja. Wziąć tamten wektor od
miejsce obrotu przyczepki do końca haka. On ma jakąś tam długość, nie wiem, x, znormalizować, wtedy ma wartość 1 i pomnożyć x i y przez l, wtedy będzie miał długość l. A przynajmniej tak mi się wydawało. Wtedy. Bo chyba jednak to nie działa. Bo co, wtedy mieliśmy 0,6 i 0,8. To miało długość 1, no to 1 i 2 i 1 i 6 powinny mieć długość 2. No coś mi się nie wydaje. Zobaczmy. 1 i 2 razy 1 i 2, 1, 44. No to na pewno nie zadziała. Na pewno raczej nie zadziała. O człowieku! 2,56. No to w sumie to jest 4. Też ciekawie wyszło. No ale 4 to nie jest 2. Chociaż 4. Pierwiastek z 4 to jest 2. To czyli to tak działa? Jajca. Tak czy siak? Wygląda na to, że jakoś to funkcjonuje. Ale mam teraz rozkminę, czy tak jest, czy tak nie jest. Zaraz to obliczymy. Czyli zastanawiamy się, jeżeli x kwadrat plus y kwadrat równa się 1, to czy x razy n plus y razy n się równa n kwadrat. Tu jeszcze do kwadratu. I tu do kwadratu, tak? Czyli x kwadrat n kwadrat plus y kwadrat n kwadrat równa się n kwadrat, czyli n kwadrat razy x kwadrat plus y kwadrat równa się n kwadrat, czyli x kwadrat plus y kwadrat równa się 1. Znaczy, że się udało, czy nie? To chyba chcieliśmy, żeby się tak równało. A wyszło coś, co wiemy, że jest? A nie wiem. Przyczepka jeździ, to chyba działa. Dobra, to jeszcze jakimś normalnym sposobem. Jak się za y kwadrat podstawi 1 minus x kwadrat z tego, no to się zrobi to mnożenie przez n jednego i drugiego, x razy n do kwadratu plus y minus n do kwadratu, no to ile to jest? No chcemy, żeby było n kwadrat, to by się poparło, ale tym razem nie wpisuję tego wyniku. Czyli x kwadrat n kwadrat plus y kwadrat n kwadrat, y kwadrat to jest 1 minus x kwadrat, czyli x kwadrat n kwadrat plus 1 minus x kwadrat razy n kwadrat,
czyli x kwadrat, n kwadrat plus to i to, to n kwadrat i minus x kwadrat, n kwadrat, czyli tutaj plus x kwadrat, n kwadrat, tu minus x kwadrat, n kwadrat i wychodzi n kwadrat. Jajca. Na przeszkodzie, żeby i przyczepki miały haka. I można było do nich przyczepić inne przyczepki. I mieć kilka przyczepków naraz. Przyczepionych. Ula. Trzeba dobrze wytyłować. Uwaga, uwaga. Jakiej ta robi to samo co ta? To tylna powinna się tak samo zachowywać jak autobus, czyli jak chcę dupę w tą stronę, to na pewno nie w tą stronę muszę jechać. Czyli muszę tak, ale teraz już jest pod takim kątem, czyli muszę tak, o, w drugą stronę, jest. Elegancko. Z trzema tyłować to jest wyzwanie. JavaScript to może jest jednak fajny język, to stało się to. Jakiś error. To jest pokazane. Cannot write private member left front wheel. Do obiektu, który nie deklarował. To się stało w linijce 33 bus.js. Uwaga, uwaga. W ogóle w JavaScriptie są klasy, jakby kto nie wiedział. No i co? Jest. Left front wheel 33. Tak, czyli tu. Ewidentnie przypisanie powinno działać. A nie ma. Niepokazane. I o co to chodzi? O to to chodzi, że przed konstruktorem to te pola nie są zadeklarowane, a właściwie przed super, znaczy przed konstruktorem klasy, z której się dziedziczy. Tutaj w klasie sprite mam konstruktor i on tutaj po wczytywaniu obrazków wywołuje metodę init, a metoda init jest nadpisana w busie. I ma tutaj dodawanie kół. W sumie to odwrotnie powinny być te metody. To powinno być niżej niż to, ale dupa tam. To nie ma związku z tym głupim errorem. Czyli okazuje się, że prywatne pola muszą być zadeklarowane, zanim się do nich pisze, ale nie są tworzone, zanim nie skończy się konstruktor klasy, z której się dziedziczy. Coś pięknego. A dopiero teraz wyskoczył ten błąd, bo dodałem cache do obrazków. Jak już się dany obrazek wczytał, to się zapisuje w cache'u i nie trzeba internetu pytać o obrazek i wtedy nie ma tego promisa, tylko od razu można wykonywać rzeczy i tutaj jest metoda after image load, która wywołuje init na już konkretnym jakimś tam obiekcie jakiejś klasy, jeżeli sobie nadpiszę, tak, init, skomplikowane. No i wystarczyło dodać tutaj właściwie jedną milisekundę timeoutu, żeby się stworzył już całkiem ten obiekt i gitara. Dalej dodałem przyczepkę do edytora. Nic szczególnego. A potem jeszcze do tego miejsce parkingowe do przyczepki. Hops, hops, hops.
To jakby kolejność rysowania trochę nie bardzo. Miejsce parkingowe jest nad busem, ale to wszystko do poprawy. Co jak taka, jak baba jakaś tu parkuje. Uwaga, co jest? Nie odczepiło się? Czy to dopiero w konsoli pokazuje? O człowieku! Prawie działa. Dobra, teraz działa. Przy okazji dodałem kolory przyczepek i miejsc parkingowych. Przyczepkę tylko można zaparkować na miejscu parkingowym o kolorze przyczepki. A matko, no jak baba. Normalnie i to jakaś blondynka. Uwaga, uwaga. No nie mogę. Ale wstyd, ale wstyd. A im szybciej próbuję, tym gorzej wychodzi. Dobra, czekaj. W drugą stronę. Prawie, prawie. No nie, no nie, no nie. O, i się odczepiło elegancko. I łup w autobus. I w przyczepkę. Brr, a co to za błyskanie się porobiło? Po restarcie. Zawsze coś. Tworzenie nowego obiektu silnika za każdym razem po restarcie nie jest najlepszym pomysłem, bo wtedy ten stary chce rysować, a potem ten nowy, a potem wtedy, kiedy ten stary zaczyna, to później nowy zaczyna i walczą ze sobą. Voilà. Nie wiem, czego on tam nie znajduje, ale to nic. Kolejna rzecz to parking dla busa. Powinien działać tylko wtedy, kiedy się zaparkuje przyczepkę. Ale to jeszcze nie ten moment. Dodano też zegarek z tych pikselowych sprite'ów, żeby łatwiej było rywalizować z ziomeczkami na czas. Się każdy składa z siedmiosegmentowego wyświetlacza, czyli jest 7 pałąków i one się układają w cyferki. Ich jest 4, a to też dwie kropki. Trzeba zaprogramować, który pałąk się zapala, a który gasi przy danej cyfrze. Trochę roboty, mało skomplikowania. No i też jak liczyć czas, to też zapamiętywać rekord. Żeby było widać, czy warto się jeszcze starać, czy lepiej się po prostu rozbić i zacząć od nowa. Jedna sprawa z tymi timerami, że one nie powinny zależeć od pozycji kamery, dlatego UI Matrix. Macierz przekazywana do renderowania. Jest kolejna, która nie zawiera w sobie żadnych pozycji kamery, tylko pozycje, no te, wielkości ekranu i tak dalej. I Vertex Shader jest taki sam, tyle że w zależności czy sprite jest UI-em, czy jest zwykłym sprite'em, to albo jest przekazywana ta macierz bez kamery. Jak jest normalnym sprite'em, to z kamery. Do pana shadera, o tu. Trochę oszustwo, bo się nazywa screen and camera, a nie zawsze jest kamera, ale
Przymkniemy na to oko. Kolejna ważna, choć mała, a jak przydatna rzecz, to możliwość przejścia do pełnego ekranu. Wybiera się w JavaScriptie element i wywołuje się na nim request full screen. Zresztą zaraz znajdziemy. Request full screen na kanwie, proszę bardzo. Lista poziomów wraz z rekordami. Uda się. Udało się. Zaliczony poziom, ale rekord nie pobity. Elegancko. Hops, full screen. A propos zapisywania rekordów, to miałem na początku w planach, żeby w local storage zapisywać hash serializowanego stringa mapy, no jako klucze, jako wartość, tam ilość sekund czy milisekund. Ale niestety okazało się, że JavaScript nie ma żadnej wbudowanej biblioteki do hashów. Znaczy ma, ale tylko tam w kontekście HTTPS. Ale ja może nie chcę HTTPS-a używać, więc jako klucz nie hash poziomu, a cały poziom. Okazuje się, że te klucze to mogą być długie. To nie przeszkadza. No, nie zahaczę tyłem ani przodem. Dobra, jedziemy. Jedziemy z tym śledziem. Teraz wytyłować. Pip, pip, pip. Jakby do tej gierki jakieś ładniejsze te autobusy dodać. Jakieś tam efekty typu dym z rury wydechowej. I jakiś dźwięk. I więcej poziomów. To by mogła być fajna gierka. Ja tam lubię i tak. O! I nawet o sekundę poprawiłem rekord.